Moi drodzy, ten film miał wyglądać zupełnie inaczej. Już pewnie widzicie po tytule, co się święci. Ale chciałabym wam najpierw opowiedzieć historię. Otóż, bardzo dużo osób pytało się mnie, jak wzięłam krokietę i też po przeprowadzce, czy ja będę chciała mieć drugiego kota. Bo już o tym też nieraz wspominałam. I był taki plan. Jeszcze bardziej utwierdziłam się w tym przekonaniu po tym, jak przeprowadziliśmy się z krokietem tutaj do tego mieszkania. Bo wiecie, krokiet był przyzwyczajony w domu ekipy, że miał bardzo dużo miejsca, chodził sobie po wszystkich częściach w domu, wychodził na podwórko i naprawdę, no, miał tam raj i nagle, wiecie, jest zamknięty w mieszkaniu i po prostu zaczął tak odwalać. Ja jestem ogólnie bardzo cierpliwa do niego, ale momentami kończy mi się ta cierpliwość, bo on po prostu krzyczy, płacze i po prostu cały czas chodzi i miauczy. Próbuję się z nim bawić, próbowałam z nim wychodzić na spacery, ale te spacery to jest tak, że wiecie, ja nie mogę być z nim na dworze przez większość dnia, a on właśnie tak chciałby być wyprowadzany, więc taka godzinka czy dwie spaceru jest fajna, ale potem wracam do domu i znowu zaczyna się jazda. No i pomyślałam, że fajną opcją byłoby zaadoptowanie kotka, żeby po prostu się nie nudził, bo krokiet po prostu jest bardzo znudzonym kotem w tym mieszkaniu. I dzisiaj jest 11 sierpnia, umówiłam się z Georgem na 16 sierpnia, że jedziemy do schroniska po małego kota. Też pewnie widzieliście na filmach Marcysi, dwa razy mówiłam o tym, coś tam wspominałam o kocie, bo raz właśnie jak byłam z nimi odebrać Lucjana, to mówiłam, że ja się też rozglądam za kotkiem. Później też mówiłam u niej na hotpocie, że jak wrócimy z wakacji, to chciałabym zaadoptować kota. No, okazało się, że kot przyszedł do mnie sam i jest właśnie tam. Mogę wam go w sumie pokazać. Proszę państwa, poznajcie Milusię. Jest mega brudna, bo je jedzenie twarzą ogólnie. I jej historia jest taka, że zabraliśmy ją z Chorwacji. Ratowaliśmy ją po prostu z ulicy. Historia była taka, że my co wieczór wychodziliśmy sobie wszyscy na jedzenie. Marcysia z Trombą poszli gdzieś tam już z przodu, jakoś się w ogóle porozdzielaliśmy dziwnie. I tego dnia w ogóle była straszna wichura. No więc tak, Marcysia zobaczyła jakąś grupę ludzi, którzy stali nad czymś, podeszła bliżej, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. No i zobaczyła ją, która po prostu biegała pomiędzy tymi ludźmi. Tam też była ulica, jeździły samochody, no i dzieci, które, wiecie, no wiecie jak to dzieci, podnosiły ją, no bo się zachwycały. Ja zresztą sama jak widziałam te wszystkie koty, to podchodziłam, żeby je pogłaskać, więc normalna sprawa. Ale z racji tego, że to jest taki szkrab, to no bardzo się ją po prostu wzięła, bo tam no, rozmawiała nawet z jakąś panią, która stała obok. Ta pani powiedziała, że nie wie co z nią zrobić, nie wie co z nią zrobić. I bardzo się powiedziała, spokojnie, moja koleżanka jest kocią bawiarską i ją po prostu wzięła. Pewnie część z was wie, ale ja o tym tak nigdzie jakoś bardziej nie mówiłam. Ja sobie jakiś czas temu właśnie zrobiłam kurs behawiorysty. No i poczekała na mnie, ja przyszłam, zobaczyłam to cudo. No ogólnie serce mi po prostu się rozpłynęło, jak zobaczyłam to maleństwo. W ogóle nie, my nie chcieliśmy jej na początku zabierać. To nie było tak, że zobaczyliśmy kota i stwierdziliśmy, o, łapiemy go i bierzemy do Polski. Tylko my po prostu zaczęliśmy na początku się pytać w ogóle ludzi, którzy tam gdzieś pracowali obok w budkach. Zaczęliśmy szukać, czy nie ma nigdzie mamy przede wszystkim. No bo widać było ewidentnie, że to maleństwo się zgubiło. No i pytaliśmy się tam ludzi, ale wszyscy tak mówili, że oni nie wiedzą, że coś tam, że zostawcie, zostawcie. No, w Chorwacji jest bardzo dużo kotów i w takich w ogóle państwach jest dużo kotów i oni raczej mają tak wywalone na te zwierzęta, tak mam wrażenie. No, ale jak miałam mieć wywalone na takie stworzenie, jak jeszcze nie dość, że była wichura, co by mogło ją zwiać dosłownie, to jeszcze nigdzie nie było żadnej kotki, której można byłoby ją oddać. Więc odeszliśmy od tej ulicy, no i jakby tak weszliśmy trochę bardziej w głąb, między krzaczki, żeby ją tam po prostu zostawić, no bo nie chcieliśmy jej zabierać. No i ona zaczęła się tak trząść i ogólnie nie chciała pójść ode mnie i jakby ja ją położyłam, ona cały czas mi właziła na te ręce. No i po prostu mi serce pękło i uznaliśmy, że bierzemy ją do naszego domku. Miała też do tego zarapiałe oczy, więc ja ogólnie ja miałam dużo styczności z kotami, takimi małymi, gdzieś tam mam w domu rodzinnym kota, którego też uratowałam z działki, którego też znalazłam właśnie w opłakanym stanie, po prostu z zarapiałymi oczami i miał on wtedy koci katar. Co ty tutaj? I generalnie koci katar to jest taka choroba, która jest bardzo poważna, bo nieleczony może prowadzić do nawet śmierci, zwłaszcza jak się jest takim małym główienkiem po prostu. I ja myślałam, że ona ma coś właśnie takiego, bo miała bardzo zarapiałe oczy, jak ją znaleźliśmy, była w ogóle mega brudna. No i przynieśliśmy ją do domku i wtedy daliśmy jej pierwszy raz jeść. No i uznaliśmy, że jeszcze zobaczymy, co z nim zrobimy, bo trochę przypał też no, brać kota po prostu z innego kraju. No ale uznaliśmy, że zostawimy ją na noc i zobaczymy, co będzie dalej. No i obudziliśmy się następnego dnia. Ja w międzyczasie jeszcze też pisałam z moim znajomym, który też ma znajomego, który jest weterynarzem, który powiedział, że w razie czego może nam pomóc zdalnie ze wszystkimi takimi dokumentami i w ogóle. No i już po prostu od tego momentu, jak zaczęłam to ogarniać, już wiedziałam, że to dziecko wróci ze mną do Polski. Następnego dnia pojechaliśmy po wszystkie niezbędne rzeczy, transporter, pojechaliśmy też do weterynarza, żeby tam ogarnąć te wszystkie rzeczy. No i pojechaliśmy do domu po prostu, bo to się stało w przed
przedostatni dzień naszego wyjazdu, więc następny dzień wyjeżdżaliśmy po południu. Bałam się, że będzie tak samo jak z Krokietem, bo Krokiet na przykład nienawidzi być w transporterze, nienawidzi być zamknięty. No a ona w sumie cały czas spała sobie u kogoś, albo w transporterze, albo właśnie u trąby. No to zdjęcie z trąbą mnie najbardziej tutaj rozczula. No i co? Przyjechaliśmy do Polski jakoś nad ranem, o 7 czy o 8. I ja od razu umówiłam się też do weterynarza tutaj w Polsce i poszłam z nią na wizytę, żeby dowiedzieć się, co jej dolega, czy wszystko jest z nią ok. Już widziałam w międzyczasie, że jak ona pobyła z nami te 2 niepełne dni, to zdążyła się trochę wymyć, te oczy też wyglądały dużo lepiej, no ale mimo wszystko, wiecie, trzeba było sprawdzić, czy z tym dzieciątkiem jest wszystko w porządku. Krokieta w ogóle teraz nie ma, bo on był w hotelu na czas naszego wyjazdu i nadal go nie ma, bo jest mała, jest po prostu na kwarantannie i nie chce ich do siebie dopuszczać. Dopiero jak będę miała wszystkie wyniki, no to po prostu go tutaj sprowadzę i będę robić jakąś tam socjalizację. No, ale wracając. I pojechałam z nią do weterynarza. Okazało się na pierwszy rzut oka, że właśnie nie ma tego kociego kataru. Podpuchnięte miała lekko oczy, ale pani powiedziała, żeby się tym na razie nie martwić, że tego faktycznie mogło się rozwinąć coś więcej, ale że póki co jest stabilnie i jest git. Uszy też ma czyste, ale okazało się, że ma pchełki. I badamy ją teraz jeszcze pod kątem robaków. Właśnie dostała leki na pchły i teraz czekam na wyniki. I właśnie od tych wyników będzie też zależało, czy Krokiet już będzie mógł wrócić do domu, czy nie. No, i tak. Taka historia. Takim właśnie sposobem to coś, ten mały kosmita jest u mnie w mieszkaniu. Jest ogólnie mega kochana. Cały czas wszędzie za mną chodzi, aż do takiego stopnia, że czasem nie mogę się od niej odpędzić. I wczoraj pierwszy raz właśnie ubrałam długie spodnie przy niej, takie materiałowe, bo sobie siedziałam w domu, coś tam sobie pracowałam i ona po prostu wspinała mi się po tych spodniach cały czas na kolana. Jak wyjechałam do sklepu, wróciłam, rozpakowałam zakupy, to nagle miałam ją na plecach stojąc, bo ona po prostu się cały czas wspina. I generalnie... nie powiedziałam, ile ona ma. Jak ją znaleźliśmy, to właśnie tak starałam się oszacować mniej więcej i na ile mi ona wygląda. I wydawało mi się, że jakieś 4-5 tygodni, no i się nie myliłam. Pani weterynarz powiedziała dokładnie tak samo, że ma 4 tygodnie. Może mieć trochę więcej niż 4, ale jest po prostu bardzo, bardzo malutka. No aktualnie cały czas gryzie i zaczepia, cały czas chce się bawić, bo zęby jej rosną. Są to takie małe igiełki. Będę miała z nią dużo pracy, bo i tak staram się jakby, jak ona mnie gryzie, to staram się przerywać zabawę i ją kierować na zabawkę. I to też taka porada dla was, jeżeli macie kota, który na przykład ma problemy z gryzieniem przy zabawie, to żeby zawsze go po prostu całą uwagę kierować na jakąś inną zabawkę, bo później będzie z tego problem. Plus też mam nadzieję, że Krokiet ją dużo nauczy. Jako, że właśnie ten film nie wygląda tak, że wiecie, jedziemy do schroniska, później mamy reakcję kogoś i tak dalej, i to chciałabym wam po pierwsze właśnie opowiedzieć tą całą historię, no i też pokazać, jak u mnie będzie przebiegał proces socjalizacji z Krokietem, bo mam zamiar zrobić to tak, jak się powinno robić. Wiem, że jak mieszkaliśmy w domu ekipy, to jego poznanie z chmurką nie było zrobione dobrze i jakby ja się przyznaję, że to był błąd, że nie robiłam tego tak, jak się powinno, tylko od razu dopuszczałam do innego zwierzęcia, bo no nie powinno się tak robić i teraz chcę to zrobić tak, jak należy i chcę wam pokazać tak, jak się to powinno. Tak jak się to powinno robić, tak? Milka, dlaczego ty nie kumasz? O co chodzi z kuwetą? Halo? Dlaczego ty nie kumasz? Dlaczego ty nie kumasz? Dobra, moi drodzy, słuchajcie. Milka uwielbia takie dywany. Mam takie koło łóżka jeszcze w trzasce i zauważyłam, że za każdym razem, jak na nie wchodzi, to po prostu zachowuje się w ten sposób i po prostu piecze i tymi łapkami i ugniata i to się wygląda, jakby czegoś szukała, więc wydaje mi się, że ona myśli, że to jest takie futrzaste i że tam znajdzie mamę i cycka. Tak, mi się coś zdaje, że ona szuka cyca. W ogóle pewnie się zastanawiacie, czemu na podłodze leżą maty, bo koty nie sikają na maty, ale zauważyłam, jak właśnie wzięliśmy ją, to zrobiłam zrobiłam jej taką prowizoryczną kuwetę z takiego pudełka i po prostu nasypiłam tam żwirku. I te kamieszki z tego żwirku wydaje mi się, że były dla niej za duże, bo były wielkości jej połowy łapki. Za to, jak kupiłam już jej transporter i podkład higieniczny, to zaczęła instant sikać na matę. Po prostu za każdym razem, jak ją wsadzałam do tego transportera, to od razu sikała na tą matę. No i teraz właśnie też mam problem, bo sika mi strasznie na łóżko i nie może ze mną spać. Już dzisiaj to się tak zdenerwowałam w nocy, bo pierwsza nocka jeszcze była taka, że wiecie, pierwszy raz z nią spałam, więc ja czuwałam, żeby jej nie zgnieść i jak ona się
tylko poruszyła, to ja się budziłam i miałam dwie pobudki w nocy. Wiedziałam, żeby już od razu iść z nim do kuwety, sikała do kuwety i szłyśmy spać dalej. Ale druga nocka już była taka, że ja już nie czułam, że ona się rusza, więc zasiurała mi się na pościel. Wymieniłam tą pościel, wszystko tam musiałam wyprać. No i dzisiaj wzięłam ją do spania i już sobie porozkładałam ogólnie maty tak jakby na połowie łóżka jednej, bo zauważyłam, że tam sika. I słuchajcie, obudził mnie taki smród, taki po prostu smród. I okazało się, że zrobiła mi kupę na łóżko, ale na szczęście na matę, więc chociaż tyle. No i uznałam, że nie może ze mną spać na razie i śpiluka sobie w łazience, biedne dziecko. Cześć, kogo my tu mamy? Odebrałam właśnie Krokieta z hotelu. Powiem wam, że strasznie widać różnicę wzrostową pomiędzy nimi. W sensie, wiecie, nie było go teraz 2 tygodnie i ja przez cały czas byłam tutaj z Milką, która mieści mi się na jednej dłoni, to jak ja zobaczyłam Krokieta, to naprawdę to jest bardzo duży kot. Mały update co do Milki. Okazało się, że ma robaki. Nie jest to groźne dla ludzi, ma jakieś pierwotniaki, zapomniałam niestety jak się nazywają. No ale jednak na drugiego kota mogą one przejść. Dlatego jeszcze póki co nie będę wam pokazywać, nie będę w ogóle też robić całego procesu poznawczego Krokieta i Milki, no bo po prostu, no to by było niebezpieczne i nieodpowiedzialne i głupie. Milka jest teraz w osobnym pokoju. Jak była tutaj moja mama, to umyłyśmy cały dom takim specjalnym środkiem dezynfekującym, bakteriobójczym, który polecił nam weterynarz. Milka jest teraz na lekach, została też wczoraj wykąpana. Ogólnie powiem wam, że myślę, że z Krokietem na 100% nie będzie żadnego problemu, jeżeli chodzi o drugiego kota. Bardziej myślę, że ona będzie tutaj stawiała jakiś opór i będzie niezadowolona z tego tytułu, że jest jakieś inne zwierzę, bo Krokiet już wcześniej miał styczność z innymi zwierzętami, przecież mieszkał sobie z psami i on naprawdę jest bardzo towarzyski, więc myślę, że no, dla niego to nie będzie miało żadnej różnicy, czy będzie jakiś nowy kot. Myślę, że nie ma co tutaj wam więcej pokazywać. Krokiet jest w swoim domu i czuje się świetnie, zaraz idę go wyprzytulać, bo naprawdę tak się za nim stęskniłam. No i po prostu pokażę wam, jak coś się będzie działo, jak już będę ich poznawać, czy coś. Póki co będą koty oddzielnie, ale słyszę, że tam już płacze. Ogólnie była sytuacja mrożąca krew w żyłach, że tak powiem. Bo w pierwszą nocę odebrałam Krokieta i my wróciliśmy do domu, byliśmy wtedy na imprezie u Nowcia. Dawałam jeszcze kotom jeść, no i zamknęliśmy Milkę w tym pokoju, a Krokiet był z nami. No ale strasznie miauczą, wywaliliśmy go w nocy z pokoju i ja rano wstaję i drzwi te były otwarte i kota nie było. Ja po prostu stałam zawału, zaczęłam wszędzie szukać. Krokiet sobie spacerował, jak gdyby nigdy nic i ja już po prostu bałam się, że on ją, nie wiem, zeżar czy coś i że ona leży gdzieś nieżywa. Ale okazało się, że spała sobie w łazience i w ten sam dzień była też sytuacja, że te drzwi były otwarte, a Krokiet by się tam gdzieś kręcił w pobliżu, więc wydaje mi się, że on może skakać w tą klamkę i po prostu jej otwierać. Niestety pierwszego ich spotkania wam nie nagrałam, sama go nie widziałam, ale chyba nie przebiegło źle. Oni generalnie wiedzą o swoim istnieniu. Widują się czasem tak przez drzwi, jak ja sobie wchodzę, to oni jakby widzą się z daleka i nie ma w sumie żadnych jakichś większych emocji ze strony Krokieta. Ona jest bardziej taka, że ona ciekawa jest i chce go zobaczyć, a ona sobie siedzi i w sumie mają w dupie. Byłam z nią ostatnio u weterynarza, bo bardzo zaniepokoiło mnie jej oczko. Zauważyłam, że ma dwie różne źrenice. Nigdy w ogóle czegoś takiego nie widziałam i zastanawiałam się, czy coś tam jej się stało w to oko, czy to jest na tle neurologicznym. Spojrzałam na zdjęcia z pierwszego dnia, jak ją miałam i zobaczyłam, że też na tych zdjęciach ma jedną źrenicę większą od drugiej i okazało się, że ma jakiś uraz rogówki, przez co zrobiło jej się zapalenie błony śluzowej oka i tam też tej rogówki. No i generalnie musi dostawać teraz dużo leków. Dobra, dawaj kota. Ja lubię tego kota. Jeszcze lubię. Trzyma jej łapki. Ej no. Kamera, to się wstydzi. Nic nie dzieje. Już. Reakcja Szymka Pro na baby kota. Baby kot. Baby kot i baby mo... O Jezu, jaki on jest malutki. Proszę. O Jezu, on ma brzuszek jeszcze taki goły. No, ma goły brzuszek. A to on czy on? Ona. Milusia. Milusińska. No ile ona ma lat? 17. No ona ma jakieś 6-7 tygodni. Ej, ja muszę zobaczyć do lustra siebie. O, jaki malutki kot. O, alergia. Bo ja mam alergię, no. Ale no takie małe kotki też mam alergię. Ale jej brzuch pokaż tu kotku mały. Jaki ty masz? Matej przyniósł małego kota. Ogólnie śmiesznie, bo jest totalnie brak jakichkolwiek emocji. Przynajmniej ze strony tego gościa. A ona jest zaciekawiona po prostu. Tak póki co wygląda ich
socjalizowanie. Nie możemy ich jeszcze dawać ze sobą, ale no, jeszcze kilka dni. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, po ponad dwutygodniowym, czy tam nawet trzytygodniowym leczeniu Milki, dzisiaj byłam na kolejnej kontroli związanej z okiem i zapytałam się, czy mogę już powoli łączyć koty, bo no jest ciężko ogólnie, powiem wam. Krokiet cały czas stoi pod tymi drzwiami, oni się ciągle widzą przez tą szybę. Miauczy, ja co otwieram drzwi, to on próbuje wbiec mi do tego pokoju, no i jest to dosyć uciążliwe. I pani doktor powiedziała, że myśli, że już jak najbardziej możemy powoli zacząć łączyć koty. Z jej okiem też jest już coraz lepiej. Została zmniejszona dawka leków, które brała do tej pory, więc wszystko idzie w dobrym kierunku. Zastanawiałam się ogólnie, jak to zrobić. Czy powinnam puścić Krokieta do Milki, czy Milkę do niego. Generalnie powinno się to robić tak, jak miałam na wykładach, czyli żeby właśnie koty najpierw się widziały przez szybę, wąchały przez drzwi. Później powinno się, wiecie, zrobić na przykład małą szparę w drzwiach, żeby koty mogły się powąchać, zobaczyć i tak dalej. I też oni już zresztą mieli swoje pierwsze poznanie. Widzieli się też niejednokrotnie właśnie przez szybę, przez drzwi, nawet jak ona została rozdzielona i Krokiet był na początku w domu, to przy karmieniu jej czasem miałam specjalnie jakby uchylone drzwi i staliśmy po jednej i drugiej stronie z Matym, żeby tam kontrolować, żeby one się po prostu widziały. I wydaje mi się, że przez te dwa tygodnie, czy tam trzy, ile ona, nie wiem ile ona tam siedzi już w tym pokoju, no to zdążyły się ze sobą jako tako obyć. Wiadomo, że jeszcze nie miał takiego bliskiego kontaktu i pomyślałam, że żeby ona go tam nie sterroryzowała, to wezmę ją po prostu tutaj na rękach i zobaczymy, co z tego wyniknie. Na początku chcę im robić takie krótkie sesje, ona później wróci do tego pokoju, no bo powoli, małymi kroczkami, żeby, no żeby nie narobiły się problemy. Idę ci po koleżankę, wiesz? Cześć! O, widzicie? Już jest łapa zaczepianie. Ej! Nie wolno tak robić. On wyciągał łapę bez pazurów, także też się nie martwcie. Młoda zaczęła się tutaj bawić i robi się coraz bardziej wyluzowana. Biega po mieszkaniu, a Krokiet jest trochę w szoku. Cały czas ją obserwuje i patrzy, gdzie ona się znajduje, ale wiecie, nie jest wobec niej jakiś agresywny. Zdarzyło się kilka pacnięć łapą, ale wiecie, to jest normalne. To nie jest nic złego, nie wystawiał pazurów, nie jest agresywny, jest po prostu czujny. Także myślę, że wszystko pójdzie dobrze. Dobra, słuchajcie, stwierdziłam, że puszczę jeszcze na chwilę Milkę, bo bardzo płakała pod drzwiami i po prostu nawet nie wiecie, co się tutaj dzieje. Krokiet cały czas ją zaczepia i gonią się nawzajem. I to nie jest tak, wiecie, że on ją goni i jakby jest w sumie jakaś agresja, tylko widzę, że to jest zabawa. No, patrzcie, patrzcie. No, jest jeszcze taka trochę lekka niepewność. Śmieszne są te koty. Nie ufam im oczywiście jeszcze na tyle, żeby zostawiać ich samych, więc tę noc jeszcze na pewno Milka spędzi w drugim pokoju. O Jezus, co ja tu mam? Także tę noc na pewno jeszcze Milka spędzi sama, ale no będziemy pracować nad ich relacją po prostu. Dobra, muszę wam powiedzieć, że zdecydowanie udało nam się przejść na nowy level, czyli ignorowanie. O, brawo Krokiet! Jest już coraz bardziej wychillowany przy niej. Teraz jest totalny luz i chillera. Więc tak, moi drodzy, mamy niedzielę, więc minęło no niecały tydzień, odkąd połączyłam ich razem i chyba nic więcej ciekawego wam tutaj nie jestem w stanie pokazać. Jakbyście słyszeli jakieś szuszczenie, to koty się właśnie bawią i wskakują na sofę. Cały czas zachowują się tak samo. Robię z nimi różne takie ćwiczenia. Krokiet, przepraszam, czy ja ci przeszkadzam? Robię z nimi takie różne ćwiczenia jeszcze. Na przykład rozrzucam im smaczki po całym pokoju, żeby się czymś zajęły, żeby też uczyły się jeść w swoim towarzystwie, bo bałam się, że będzie na przykład taka sytuacja, że Krokiet na przykład będzie jej wyżarał jedzenie. Teraz no w sumie o nim się bardziej martwię, bo ona jest strasznym żarłokiem i po prostu jak tylko ją wypuszczę z tamtego pokoju, to ona biegnie do jego miski, żeby sprawdzić, czy coś tam zostało i wyjada po nim resztki. Z kolei on nie ma problemu z tym, jak ona je przy swojej misce, to w ogóle nie zwraca na to uwagi, jakby wie, że to jest chyba jej czas i daje jej spokój. Odezwałam się też do mojej znajomej, która opiekuje się Krokietem, jak mnie nie ma. Jak zawożę go do hotelu, to ona się tam nim opiekuje. I wysłałam im filmik ich zabawy, żeby się zapytać, czy to jest zabawa, czy to już jest agresja, bo już zaczęłam sama świrować. No i napisała mi, że to jest zabawa, ale że po prostu ona jest taka mała do niego, że trzeba ich pilnować, żeby sobie nie zrobiły krzywdy, więc cały czas, jak mam ją wypuszczoną, to no są pod moim okiem, żeby się nic nie stało. I tam kontroluję kontroluję im tą zabawę. Jezus, jakim ty jesteś gryzakiem wstrętnym, okropna jesteś. No, nad tym też będziemy musieli popracować, bo może być przypał, jak będzie tak gryzła. I wybiła mnie z rytmu, nie wiem totalnie co mam powiedzieć. No,
Stara, słuchaj. Po prostu cyrk tu jest w tym mieszkaniu, odkąd ona jest. Jestem zmęczona, jak widzicie, nawet mi się nie chciało malować do zakończenia tego odcinka. No i poza tym, no nic wam tutaj ciekawszego nie pokażę. Dla mnie w ogóle takim wymarzonym scenariuszem tego odcinka było, że wiecie, one w te kilka dni się zdążają zaprzyjaźnić i sobie razem śpią i się czyszczą, to by było mega, mega super, ale no niestety nie jest tak. No, ale małymi kroczkami do przodu, myślę, że jest to do zrobienia, ale ten film wtedy, i tak już przeciągam go od miesiąca, więc nie chciałabym go przeciągać jeszcze dłużej, już chcę wam ją móc pokazywać na moim Instagramie i w ogóle. No, także co? To było na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak było, to zostawiacie łapki w górę dla niej, dla tego gryzaka wstrętnego. To będzie więcej zwierzątkowego kontentu. Dziękuję wam za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!